takim celem było, żeby to rozwijać praktycznie wioślarstwo młodzików. I no troszeczkę nam przykro, że w tym roku, mimo naprawdę dobrego terminu, przyjechały tylko dwa kluby spoza Poznania, a z Poznania startują też tylko dwa, więc troszeczkę słaba frekwencja. Mastersi można było liczyć nawet na większą ilość, ale no jesteśmy generalnie zadowoleni. Zastanowimy się nad formułą. Trzecie zawody, o których będzie ktoś inny opowiadał, no to są Mistrzostwa Polski klubów AZS-u, które przygarnęliśmy do tej naszej imprezy. Nie było chętnego do organizacji tych zawodów. One się odbywają co roku od wielu, wielu lat, dziesiątek lat. W tej chwili troszeczkę nastąpiło rozejście, ponieważ są akademickie Mistrzostwa Polski dla wszystkich studentów, a oddzielnie Mistrzostwa AZS. I w tej chwili to są te nasze zawody, one są jakby skupione tylko dla klubów AZS AWF z poszczególnych miast. Frekwencja dopisała, startuje ponad 150 zawodników z 8 klubów z całej Polski. My jesteśmy dość świeżą osadą, dopiero w tym sezonie zaczęliśmy pływać. Myślę, że tutaj przede wszystkim liczyła się technika i opływanie osady. Na pierwszych 500 metrach były dość wyrównane warunki, nie było takiej fali. Myślę, że my żeśmy tutaj dominowali pod względem przygotowania fizycznego. Koledzy z AZS Szczecina byli dobrze przygotowani technicznie, ale niestety na ostatnich 200 metrach tam nie uśmiechnęło się od nich szczęście, złapali raka. Wyrównaliśmy się. Tak, i wykorzystaliśmy to. Na ostatnich 200 metrach po prostu myślę, że warunki fizyczne, gdzie my jesteśmy po prostu mocniejsi fizycznie, to zadecydowało na naszym szale i zwyciężyliśmy w tym biegu. Wioślarstwo akademickie jest podstawą wioślarstwa w Polsce, ponieważ wielu zawodników wywodzi się z klubów albo kontynuuje karierę w klubach akademickich. I myślę, że w tej chwili trzon reprezentacji Polski to właśnie są studenci i członkowie AZS-ów z całej Polski.